Nowenna przed beatyfikacją sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Dzień 7-9 września 2021 roku, czwartek. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając swój majątek udał się w podróż. Przywołał swoje sługi i przekazał im swoją część majątku. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wprowadzenie. Można powiedzieć, że prymas Wyszyński był tytanem pracy. Ani myślę o tym, co było, nie mam czasu na marzenia. Tak sobie czas wypełniłem pracą, od jednego przechodzę do drugiego. Nieraz to mi szkoda czasu, że już trzeba jeść albo iść na spacer. Także prawie nigdy nie zastanawiam się nad jakimiś wspomnieniami dawnymi, mówił w Prudniku Śląskim w 1954 roku. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę lekturę zapisków więziennych, można stwierdzić, że czas internowania był przez niego pracowicie wykorzystywany. Prymas prowadził skrupulatnie dziennik, czytał literaturę piękną, księgi religijne, uczył się wraz z kapelanem języków obcych, spisywał swe rozważania teologiczne, a przede wszystkim wypełniał w warunkach ograniczonych niewolą obowiązki kapłańskie. W tym m.in. prowadził rekolekcje dla współwięźniów, odprawiał mszę świętą w prowizorycznie przygotowanej kaplicy, prowadził stałe i wynikające z kalendarza katolickiego modlitwy. Modlił się m.in. za więzionych kapłanów, za wolność Kościoła, a także za rządzących. W jego życiu można było dostrzec jeszcze jeden rys – troski o ludzi pracy. Kardynał Stefan Wyszyński wielokrotnie wspominał, że jest wnukiem rolnika z Nadbuga i Liwca i był z tego dumny. Często podkreślał tradycyjne wartości wyniesione z domu – szacunek dla chleba, uwielbienie ziemi jako matki, żywicielki dające pokarm dla swych dzieci, praca na roli, traktowanie jako powołanie dane od Stwórcy. Te wątki tkwią w całym nauczaniu prymasa. Jako wybitny znawca katolickiej nauki społecznej próbował wprowadzić w życie jej zasady podczas całej swej posługi prymasowskiej. Wykazywał głęboką troskę o ludzi pracy, zwłaszcza o rolników. W okresie narastania największego w dziejach PRL-u kryzysu gospodarczego i społeczno-politycznego, który przypadał na ostatnie lata jego życia, pogarszającej się sytuacji rolników poświęcał szczególnie duże uwagi nie tylko w swoich homiliach, ale również w rozmowach z przedstawicielami najwyższych władz PRL oraz w kontaktach z działaczami niezależnego ruchu ludowego i opozycji antykomunistycznej. Z nauczania kardynała Stefana Wyszyńskiego. Praca uczy nas miłości, poczucia zależności, pokory. Skłania nas do wzajemnej użyteczności, tworzy społeczność ludzką. W społeczności tej praca zyskuje nowe możliwości, rozwój dla siebie przez uzgadnianie, podział, spotęgowanie zespolonych wysiłków ludzkich. Oto więź społeczna, braterstwa ludzi przez pracę. Społeczne znaczenie pracy tkwi nie tylko w więzi tworzącej się między ludźmi, ale głównie w owocach pracy. W 7 dniu nowenny chcemy naszą modlitwą ogarnąć wszystkich mężczyzn, aby wzorem swojego patrona świętego Józefa szanowali kobiety, służyli im oparciem i pomocą oraz wiernie wypełniali swoje obowiązki. Prosimy za ojców rodzin. Niech odpowiedzialni z miłością podejmują trud ojcostwa. Modlimy się także za ludzi pracy,
aby cieszyli się sprawiedliwą zapłatą za pracę i społeczną wdzięcznością. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się. Boże w Trójcy Świętej jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam opatrznościowego pasterza Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Wejrzyj, prosimy Cię, na jego heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę i każdego człowieka, broniąc jego godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając. Otocz chwałą wiernego sługę Twojego Stefana kardynała, który wszystko postawił na Maryję i jej zawierzył bez granic, u niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą. Amen. Sługo Boży Stefanie Wyszyński, wzorze pracowitości, przyczyń się za nami.